Cześć, witam Was bardzo serdecznie 5 grudnia 2024 roku i nie wiem jak Wy, ale ja na długo zapamiętam moment, kiedy Bitcoin przebił 100 tysięcy, bo ja miałem ustawionego tam shorta zgodnie z moim wcześniejszym już założeniem. Co prawda nie był to jakiś mega duży short, jeszcze wczoraj go troszkę zredukowałem w ustawieniach, zmniejszyłem wartość kapitału. Ale tak, jestem aktualnie na dużym minusie. No, nawet wrzuciłem dzisiaj na samym wstępie, dzisiaj o poranku, screena z tej pozycji, gdzie było minus 55%, więc bardzo duża strata. No, ale mam ustawionego stop lossa na 103 800 dolarów na Bitcoinie. Tak, bo Bitcoin dzisiaj zrobił bardzo potężny strzał. No ale moja strata już się zmniejszyła z minus 55% na minus 40%. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No bo tutaj bardzo dużo się dzieje. Altcoiny nie mogą nadążyć za Bitcoinem, bo Bitcoin dobił do 104 tysięcy dolarów, po czym teraz delikatnie zaczyna zjeżdżać. Pytanie tylko, jak daleko zjedzie. No niestety, ale przy takich dużych ruchach może być to zjazd nawet do 100 tysięcy, może do 98, ale warto pamiętać, że może odpalić się dzisiaj dosyć mocne FOMO, no i może pociągnąć tutaj dosyć mocno, chociaż w likwidacjach tego aż tak nie widać, bo likwidacje praktycznie na takich samych poziomach jak przez ostatnie dni. Dzisiaj nie będzie zbyt dużo tutaj w nagraniu, będzie głównie Bitcoin, zobaczymy sobie dominację, zobaczymy sobie Ethereum i zobaczymy Doge'a, bo dawno do Doge'a nie zaglądaliśmy. No a dzisiaj trochę próbuje wyrywać nam się z tych poziomów z 44 centów. Więc tam sobie zobaczymy. Zobaczymy sobie oczywiście trzy artykuły, no i wskaźniki, do których myślę, że warto zajrzeć. I pogadamy sobie, czy warto już kupować altcoiny. Dajcie znać, czy Wy już kupujecie altcoiny, czy jeszcze czekacie? Ja, tak jak mówiłem, Bitcoina nie posiadam. Sprzedałem go na 73 500. Cały czas twierdzę, że to była dobra decyzja. Wtedy zakupiłem sporą część altcoinów, no a część jeszcze w stablecoinach sobie leży i odpoczywa, więc zobaczymy sobie, jak to przez ten grudzień będzie tutaj nam wykres na Bitcoinie się poruszał. No ale warto wspomnieć, że coraz więcej napływa stablecoinów na giełdy krypto. No i sobie to też zaraz zobaczymy na wskaźnikach Maximusa. Więc zacznijmy sobie na początek od CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin prawie 6% na plus. Ethereum nie może za nim nadążyć, nieco powyżej 4%. Na plus. Największy wzrost w ostatnich 24 godzinach zrobiło Aero i jest to niecałe 12%. Największy spadek natomiast zaliczył Tron i to jest 20, prawie 2%, ale warto wspomnieć, że Tron miał ostatnio bardzo mocny wzrost, więc ta korekta jest całkowicie naturalna i w ogóle mnie ona tutaj nie dziwi. Zobaczmy sobie teraz wskaźniki Maximusa, gdzie widać tutaj, że praktycznie od ponad miesiąca cały czas napływają stablecoiny na giełdy. No to też powoduje, że jest gotówka na zakup Bitcoina, więc widzimy, że tutaj cały czas nic się nie zmienia. Co prawda, wskaźnik CBR pokazuje nam, że są chwilowe momenty, że instytucje tutaj przeważają, ale głównie kupują indywidualni kupujący, więc to jest bardzo dobra informacja, ale z minusów, co prawda, jest to też mały pozytyw, patrząc na cenę Bitcoina, no to cały czas regularnie ubywa Bitcoinów na giełdach. No i aktualnie praktycznie dzień w dzień odnotowujemy od 2 do 4 tysięcy Bitcoinów mniej. I teraz pytanie, czy przy wybiciu takiego poziomu, czyli 104 tysiące, aktualnie jesteśmy w okolicach między 102 a 103 tysiące dolarów za Bitcoina, czy na tych poziomach znajdą się osoby, które będą chciały realizować swoje zyski? No bo znam bardzo dużo osób, które wchodziło w Bitcoina w okolicach dopiero 50-60 tysięcy, więc dla nich to jest około 100% zysku. Więc możliwe, że dla nich to będzie też dobry poziom realizacji.
ale warto wspomnieć, że ETF-y kupują i za chwilę tam sobie też zobaczymy. Więc lećmy sobie zobaczyć do strachu i chciwości, gdzie aktualnie mamy poziom 84, czyli ekstremalną chciwość. Altcoin Season Index, no niestety, ale tak jak mówiłem wczoraj, no za długo się nie utrzymał i przy tym wzroście Bitcoina, wzroście dominacji na Bitcoinie, szczególnie, no spadliśmy tutaj już poniżej 75, aktualnie dzisiaj poziom 73, co nie zmienia faktu, że altcoiny dalej mogą strzelać i pompować, więc zwróćcie na to uwagę, że to jest tak dosyć dobry poziom, co prawda nie daje tutaj pola do popisu innym altcoinom, no ale też jest sporo tego kapitału w altach. Lećmy zobaczyć sobie mapę likwidacji, no tutaj za dużo nie zobaczymy, no bo po tym wystrzale, który był, no niestety, no ale tutaj wszystko zostało polikwidowane i likwidacje tworzą się na nowo, więc warto spojrzeć, jak to wygląda w liczbach. I w ostatnich 24 godzinach zlikwidowano ponad 214 tysięcy pozycji na dźwigni na łączną kwotę 667 milionów dolarów. No i największe zlecenie likwidacyjne było na giełdzie Bybit i był to Bitcoin do dolara za prawie 9 milionów dolarów. Longów polikwidowało w tym czasie za 364 miliony, a shortów za nieco ponad 303 miliony dolarów. Warto wspomnieć, że dzisiaj w wydarzeniach ekonomicznych ja bardzo czekam na godzinę 8, gdzie w Niemczech będą dane o zamówieniach fabryk. Ostatnio bardzo fajnie to poruszyło DAX-em, którego ja wczoraj próbowałem rozgrywać, no ale DAX stał praktycznie w miejscu i zamykałem go praktycznie na zero. Więc wczoraj sobie DAX-a odpuściłem. No i dzisiaj czekam na te dane o zamówieniach fabryk. One już będą niedługo, więc już nie mogę się doczekać. Warto wspomnieć, że dzisiaj w Stanach będą dane o bezrobociu oraz o godzinie 22:30 bilans rezerwy federalnej, więc warto na te trzy wydarzenia tutaj dzisiaj poczekać. Warto też wspomnieć, że wczoraj Powell przemawiał o 19:30, no i między innymi powiedział, porównał właściwie Bitcoina do złota, więc to też pewnie napędziło rynek, ale myślę, że akurat Powell nie ma takiej bardzo tutaj siły przebicia, bardziej tutaj Azja napędziła te wzrosty. No i zobaczmy sobie ETF-y, które wyglądają bardzo podobnie do poprzednich dni. Dzisiaj mamy już dane z BlackRocka. No i łącznie mamy ETF-y na Bitcoinie na plusie na 556,8 miliona dolarów na plusie. Natomiast ETF-y na Ethereum też mamy bardzo fajny wzrost, już do 167,7 miliona dolarów, więc bardzo fajna sytuacja. Ja oczywiście te wszystkie dane, które wam tutaj wymieniam, wrzucam w porannym zestawieniu, które jest dostępne u mnie na portalu X, więc tam możecie codziennie o poranku takie zestawienie sobie przejrzeć. Lećmy sobie teraz do trzech artykułów, które dla was przygotowałem. No i zaczynamy sobie standardowo od artykułu, który mówi właśnie o przebiciu 100 tysięcy na Bitcoinie. No i tutaj jest o tyle ciekawy artykuł, no nie ma sensu powielać tych artykułów, bo jest ich naprawdę sporo. No ale w tym artykule są screeny z Twittera, z właściwie serwisu X, gdzie są wypowiedzi dosyć ciekawych osób, które siedzą bardzo mocno w Bitcoinie, chociażby Briana Armstronga czy Saylora, więc tutaj myślę, że warto sobie wejść. Macie wszystko w jednym miejscu, bardzo fajnie pokazane, więc tutaj większość twierdzi, że 100 tysięcy to jest tylko próg, który jest jednym z kilku. No według mnie może być bardzo, bardzo podobnie. Pamiętajcie, że Bitcoin to jest dopiero bardzo młoda tutaj technologia, która się dopiero rozwija. Kolejny artykuł na temat XRP, które topnieje podczas gdy Bitcoin szaleje, więc tutaj możemy również sobie o tym poczytać, no ale wiadomym jest, że altcoiny oberwią zawsze
przy takim wzroście, który jest na Bitcoinie. No i kolejny Mt. Gox transferuje 24 tysiące bitcoinów. No i tutaj mamy spekulacje, rosną o wpływie na wierzycieli i rynek Bitcoina. Więc tutaj myślę, że warto poczytać. Takie trzy artykuły dzisiaj wam wrzucam o poranku. Lećmy sobie już do naszych wykresów. No ja tutaj staram się obserwować właśnie DAX-a, Ethereum i Bitcoina. No i również wrzucam sobie i obserwuję market cap, bo on fajnie pokazuje, kiedy jest tutaj spora szansa na wybijanie altcoinów. No i wrzućmy sobie teraz wykres Bitcoina, który zrobił bardzo ciekawy ten ruch, czyli po tej linii trendu spadkowego, która jest wyznaczona po szczytach ostatnich, no po przebiciu tego poziomu wczoraj, zrobieniu retestu, no strzelił bardzo mocno w górę. Ja tutaj nie chcę prognozować, do ilu może dobić. Ja osobiście ustawiłem się na 103 800 dolarów z moim stop lossem na pozycji. Jest spora szansa, że możemy wrócić tutaj do poziomu 100 000 w momencie, kiedy faktycznie ktoś będzie chciał realizować część swoich zysków. Więc dla mnie to nie robi zbyt dużej różnicy. Myślę, że tu większego ruchu możemy się spodziewać bardziej w dniu jutrzejszym, więc tu myślę, że warto sobie poczekać i nie podejmować też zbyt pochopnie decyzji. Wielokrotnie też się tak zdarzało, że zbyt duże emocje źle zawsze wpływały na rozgrywanie futuresów, dlatego warto się wstrzymać, warto sobie zabezpieczyć, no i pamiętajcie, uważajcie na wielkość dźwigni, no bo ja akurat rozgrywałem to na dźwigni razy 15. Przy większych dźwigniach zapewne już by mnie na rynku nie było, więc warto z uwagą tutaj rozgrywać dźwignię. Szczególnie, że ja wczoraj też próbowałem rozgrywać sobie shorta właśnie tutaj z tych poziomów, z samych tutaj szczytów wczorajszego wieczoru. I mimo tego, że był fajny tutaj zjazd, fajny zysk, no to wczoraj też zabezpieczałem na break-even tą pozycję, z czego z jednej strony się cieszę, bo dzisiaj dosyć spory byłby minus, ale z drugiej strony można było to zrealizować dużo niżej i mieć dosyć fajny kapitał na ewentualne dzisiejsze pokrycie strat. No i jakbyście zobaczyli sobie dominację, no to widać, że dokładnie wczoraj już po godzinie 17 zaczynała nam odbijać. No i dobiliśmy do 57,2%. No a byliśmy już na poziomie 54,7%. Więc jak widać, bardzo szybko ta dominacja wzrosła. No i liczę, że może teraz trochę skorygować, co dałoby tutaj fajnie też paliwa dla Ethereum i dla Doge'a. No i teraz idźmy sobie zobaczyć na szybko Ethereum, które przebiło w końcu 3822 dolary. No i mamy przed sobą kilka poziomów. Pierwszy poziom psychologiczny, czyli równe 4000, do których jeszcze nie dobiliśmy. No a później mamy 4393 dolary. No i szczyt, czyli 4868 dolarów. No i tutaj bardzo czekam na ten poziom. Jestem ciekawy, kiedy w końcu Ethereum dobije do swojego ATH i zobaczymy, czy będzie tam wtedy próba pójścia wyżej, czy osoby, które tak mocno wierzą w Ethereum, będą chciały tam realizować swoje zyski. No i będę chętnie obserwował ściany sprzedażowe, które będą budowały się na giełdach. Może być to bardzo ciekawa sytuacja, tak samo jak Bitcoin nieraz dobijał do swojego poprzedniego ATH, tam również bardzo dużo się na strefach sprzedażowych działo, więc myślę, że warto poobserwować. No i lećmy sobie jeszcze zobaczyć Doge'a, Doge, który no tutaj pomału zbliża się do tego swojego ostatniego szczytu z 23 listopada, do poziomu nieco powyżej 48 centów. No i teraz ciekawa sytuacja, czy faktycznie spróbujemy przebić i dobić chociażby do 50 centów, no i zrobić bardzo podobny ruch, jak zrobił właśnie dzisiaj Bitcoin, czyli retest poziomu, no i strzał też do swojego ATH, bo do ATH swojego ma jeszcze
kawałek, niecałe 74 centy, więc od aktualnego poziomu musiałby faktycznie wystrzelić jeszcze o ponad 65%, więc naprawdę sporo. Myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia, tylko pytanie, czy to wydarzy się jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że dominacja jeszcze będzie spadać, no i da tutaj paliwa dla altcoinów, bo sam osobiście całe portfolio, które mam zbudowane aktualnie, jest w altcoinach. Bitcoina póki co nie dotykam, chyba że właśnie będzie czekała nas jakaś mocna korekta, to może pomyślę wtedy o Bitcoinie, ale póki co ja planuję w tej hoście pozbyć się wszystkich kryptowalut i dopiero później, jak już nastanie Bessa, na nowo budować swój portfel, bo mam bardzo dużo altcoinów jeszcze z poprzedniej hossy, które aktualnie niektóre te altcoiny stare bardzo fajnie rosną, jak chociażby Litecoin czy chociażby PancakeSwap, który zrobił bardzo fajny wynik przez ostatnie dni. No ale warto też pomyśleć o nowych projektach, no i również kilka mam na oku. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Dajcie znać, jak u Was wyglądało przebicie 100 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Czy świętowaliście, cieszyliście się, czy tak jak ja długo zapamiętacie ten moment. Ja lecę już na live'a na Discordzie i tam sobie będziemy patrzeć, jak DAX będzie reagował chociażby na te dane o fabrykach w Niemczech. Dzięki za dzisiaj, no i do usłyszenia, do jutra. Hej!